O! Pis serducho. Siema, siema! Jestem Maciej. Zapraszam was na pierwszy odcinek z mojej nowej serii Retrogranie, w której gramy sobie w stare gierki. Pierwszą grą będzie Medieval, nie wiem czy znacie. Zapewne większość z was nie będzie znała, bo to jest dosyć stara gra. Sam w nią grałem, jak miałem chyba z 10 lat. I tak została w mojej pamięci. Muszę śmiało przyznać, że to jest jedna z najlepszych gier, w jakie grałem, nie? Za niedługo. Dopiero w październiku będzie remake tej gry na PlayStation 4. Także myślę, że też zagramy na PS4. A na razie sobie pogramy na emulatorze. Nie mam co do informacji. Nie mam informacji, jeśli chodzi o drugą część, czy będzie remake. Zależy chyba od tego, czy się pierwsza część sprzeda. Let's go. Są dwie części tej gry, więc pomyślałem, że zagramy w obie. One nie są chyba długie, parę godzin gry. Nie chcę go przegadywać, więc nie będę się odzywał. Biedny, nie może mówić, zębów nie ma. Czy szczęki nie ma. Grafika jest cudowna, co nie? Coś pięknego. Jak oczy mu się świecą. Te tekstury. Wiecie co, ja już tutaj grałem wcześniej. Tak sobie testowałem, więc mniej więcej wiem co zrobić. To sobie od razu polecimy, żeby nie przeciągać niepotrzebnie. Będziemy mieć tarczę tutaj. Nie jestem pewny, czy tu jakieś pancerze można zdobywać, czy nie. Ale na pewno są różne fajne bronie. Tu wcześniej zauważyłem, że jest jakaś ściana. Czekajcie, nie pokażę wam teraz. Jakoś mi się wcześniej sobie patrzyłem. O, widzicie? Coś tu jest. Nie można tego otworzyć na razie. Zgaduję, że w przyszłości, jak będę miał coś, jakąś broń czy coś, to będę mógł. Dagery do rzucania. Sztylety. Ta gra jest cudowna, nie? Coś fantastycznego. Się grało za gimbuska. To były piękne czasy, nie to co teraz, jakieś Fortnite i inne głupie gry. Czy 15 część Battlefielda. Powiem wam, że już od dłuższego czasu miałem ochotę zrobić taką serię ze starymi gierkami. Nie jestem pewien, czy komuś się to spodoba i ktoś będzie chciał to oglądać. Ale bardzo chciałem coś takiego zrobić. Jak widzicie, te rączki, na te rączki później można dać głowę swoją. Ściągasz głowę i ten, i dajesz na tą rączkę. O kurde, zapomniałem broń zmienić. Fucking shit. O. Nie zauważyłem, że mi się broń zmieniła. Widzicie tą grafikę? Zombie. Ogólnie to jest coś takiego. O kurde. Na każdej mapie są puchary. Jak zabijesz wszystkich wrogów, to ten puchar się zapełnia i ten. Później możesz go zamienić na jakąś broń. Każda poziom ma jakąś broń sekretną. Tylko trzeba oczywiście tych wszystkich wrogów zabijać. Wiecie co? Powiem wam, że kiedyś ta grafika była fotorealistyczna, nie?
Teraz tego nie widać, ale kiedyś grafika była normalnie piękna. Wiecie co, powiem wam, że mi się dalej podoba. Gra ma 20 lat ponad. Ale i tak mi się podoba. Nie zauważyłem tej ręki. Aj. Mogą normalnie atakować. Bez kombosy lecą. Później są fest. O, widzicie ten puchar? Później właśnie z tego puchara są te bronie lepsze. Mam nadzieję, że mi się uda zdobyć. Być może jak zdobędę tą broń, to będę mógł się wrócić do tego. Nie da się tu przejść na razie. Być może będę mógł się wrócić do... O! Nie spodziewałem się tego, to było takie randomowe. Właśnie, trzeba wszystkie mobki zabić i wtedy ten puchar się napełnia, nie? Spróbujemy wszystkich załatwić. W każdej mapie. Tu jest ten, jeden taki poziom. Z dyniami. Pamiętam, że on był strasznie trudny. Zobaczymy, czy po 20 latach uda mi się go ukończyć. O! No, czyli nie trzeba wszystkich tych zabijać. Czyżby Maciej się mylił? Czyżby źle zapamiętał tą grę? No to chyba zależy od poziomu, po prostu. Lecimy po puchar. Tu jest jakieś przejście, do którego nie mamy aktualnie dostępu. Hall of Heroes. Wiecie co, to było jeszcze przejście. Pomyślałem, żeby je obczaić. Zamknięte. Być może się później otworzy. O, coś tu jest. Jak się tam dostać? Po tą kapuchę. Po ten sosik. Pewnie z góry trzeba zeskoczyć. Teraz Maciej się tam dostanie. Niewidzialna ściana. Niby płot, a tak naprawdę jest ściana taka duża. Tu też coś jest. Może jakieś podwójne skoki mam później? Jak myślicie? Możliwe, nie? O, jakaś twarz. O! Można kupować innego te przedmioty. Fucking shit. Wiecie co, się wrócę, podleczę się troszeczkę. Bo jestem ranny. Chociaż to było dosyć daleko, nie? Ja nie będę się wracał. Pytanie, jak użyć pota, powiedzcie mi. Mogę to użyć? Nie mogę. W ogóle można swoją ręką walczyć. Z jakiegoś powodu, nie wiem czemu. Nie wiem, jak pota użyć. No nic, trudno. Najwyżej zginę. Jak ciota. Ci brązowi zombie są chyba mocniejsi, nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. O! To są też bossy, z bossami się walczy. Najfajniejsze są właśnie te różnorodne bronie. Później też pistolety jakieś są. Pełno tego jest. Ogólnie to bardzo dużo gier pościągałem fajnych. To będziemy robić serię fajną. Po kolei będziemy ogrywać giereczki.
Tajemnicza komnata. O, halo, Heroes, tutaj będziemy mogli odblokować broń. Pytanie tylko jaka? Standardowo trzeba najpierw się... Nie ma tu nic, dobra. Ale to troszkę śmieszne, bo wbiłem do drzwi, a pojawiłem się w jakimś portalu, nie? If they think you're worthy enough, you may be able to persuade them to give you a new weapon. Jak mówiłem, nowa broń. Za te kieliszki. Znaczy się puchary, Boże. O! Biedny, nie może się wysłowić. O! Może spróbujemy inną broń? Nie jestem pewien w ogóle, czy można w ten sposób. Chyba nie można. O, młot. Chyba nie można. No, biegnij. Jest jakiś niewidzialny. Dobra, to bierzemy tą kuszę. On dostał właśnie, zginął przez strzałę w oko, nie? O, i w pytkę. O kurde, jak to szybko strzela. Ale nie ma tych. Nie ma specjalnych tych ataków. Szkoda, że tak głupio się broń zmienia, nie ma jakiegoś przycisku od tego. O! Spadłem. Aha, muszę najpierw wszystkie te bronie odblokować, wtedy będę mógł iść dalej. Dobra, to co? Muszę się chyba wrócić. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak. Czyli to jest nasza baza wypadowa. Gdzie zdobywamy sprzęt nowy. A zapiszemy sobie, nie? Na wszelki wypadek, bym umarł czy coś. Nope. Pójdzie się tam, cofniemy do tej pierwszej lokacji. I zobaczymy, czy uda się przejść przez tą ścianę, nie? Bo coś tam było ukrytego. Gdzie jesteśmy teraz? Było napisane, ale nie przeczytałem. No cóż. O! So, even from the shackles of death, my old enemy pursues me. You're too late, Fortescue. Already my army has risen from the grave. You will never leave this necropolis. Jest nekromantą chyba, co? Let's go, boys. O! Macie się tak łatwo nie podda, Macie jest bardzo mężnym wojownikiem. Muszę uważać. Mocni są. Wiecie co, pamiętam tą mapę. Ich można chyba podpalać, jeśli się nie mylę.
O. Kolejna lokacja, do której mogę się dostać. Będę potrzebował zapewne jakiś młot duży, żeby to rozwalić. Ale to się uzbiera, najpierw musimy wszystkich zlać. Bomba. Uuu. Zwłoki. Sklepikarz. Siema, Heniu. O. Może się na jakiegoś bossa przedać czy coś, nie? Ten łuk. Będziemy z daleka strzelać. O, tutaj kolejne ten przejście. O kurde. Gdzieś się tam zablokowałem przypadkiem. O kurde. Aha, ten spada, te skaczą. O kurde. O fuck. Dobra, ten muszę się shieldem po prostu. O, 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 o. Easy. Nie było takie trudne. Ale zgaduję, że jak miałem te 10 lat, to miałem większy problem, żeby to zrobić. Na szczęście jestem już duży, więc... Let's go. I te loadingi co chwilę. A, nie będziemy zapisywać. Potem zapiszemy. Chociaż w sumie to chyba będzie jakiś bossing. Mogą zapisać, co nie? No cóż. O kurde. Pamiętam te stworki. Ej, ale mocno są. Chodź tu, chamie. Później będzie chyba 20 naraz się atakowało. Zombie świnie. Jeśli się nie mylę, to w jednym z tych grobów jest kapucha. O właśnie. Jak mówiłem. W ogóle nie wiem, czy widzicie. Ale tutaj w tym się świeci, nie? Myślę, że coś tam będzie, jak zdobędę ten młot. Tu będzie buffs. Na stówkę. O! O, 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 o. Widzicie? 200 miliardów IQ. Nieco teraz? Jak widzieliście, to ten... A czemu nie mogę? Mogę tą pałkę podpalić, nie? I ona ten... Nie będzie w którą stronę pobiec. Idę tu najpierw. O, w dupę. Czekajcie, czekajcie, mam pomysł. O, właśnie. Wpytę. Nie chcę jej też zmarnować. Dobra. Moon. Potrzebuję runę księżyca. No to się pokręcimy tutaj. W sumie było kolorem chyba, nie?
Wiecie co, pójdę jeszcze tam. Tą stronę, zobaczymy co jest. Jest zielony. Zielona runa. O kurde. Fucking shit. Może myślałem, że aż tutaj będzie się rozwalało. Nie zdążyłem tego pota wziąć. Jakbym wiedział, to najpierw po niego pobiegł. O kurde. Nie badaj tej maczugi. Fucking shit. Ale to było żałosne. Bardzo niski poziom. Aha, czyli te potki się po prostu same odpalają. No to jest plus. Wiecie co, ja tutaj nie będę skakiwał. No, no, no. Coś ominąłem, tylko pytanie, gdzie jest ta runa? Zagubiła się. Chyba, że jeszcze się tutaj później będę mógł wrócić. Nie jestem pewien. Dobra, lecimy, nie? Co będziemy tam? Co będziemy się kręcić? Muszę przyznać, że świetnie mi się gra w tą gierę, nie? O kurde. Ukradli mi ten. Dawaj mi miecz, frajerze. Ale bzdura, rzuca tym. Ukradli mi miecz, frajerzy. Rozwaliło mnie to, jak on ręką rzucił swoją. No za koleś. Muszę na nich uważać, bo oni kradną bronię. Kurde, znowu mi ukradł. Plus taki, że ten to nie może mnie atakować. Ale super co zrobili, co nie? Jeszcze musimy troszkę motherfuckerów pozabijać. Jest niebieska, dobra, czyli muszę się wrócić po prostu. No, 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 no. Patrzcie jaka twarz. Dobra, pójdziemy tędy. Tam były fajne nagrody, więc opłaca się tam iść. No i też są tutaj te gnoje małe. Trzeba im skopać po ślady. Jest, udało się. O! O kurde. Fucking shit. A ja nawet nie wiedziałem, że takie coś może tutaj zdobyć, nie? W tej grze. Jakąś muzykę. Bo zdobiliśmy muzykę. Ja lubię takie znajdźki. O właśnie, jak widzicie te przejścia, to zgaduję, że tutaj właśnie możesz wejść tym. Możesz wejść tą rączką, nie? Naładujemy sobie też ten. O. Jesteśmy gotowi na pojedyneczek ewentualny. No, biegnij. O kurde. Nie mogę do niego zagadać. Sklep. Wiecie co? Nie, nie będę tych dagerów kupował. A, już wiem o co chodzi. O!
Ja myślałem, że to jest jakaś znajdźka po prostu, nie? Oh yeah, boy. Pięknie. Co teraz? Musimy się stąd ewakuować. Po prostu. Nie. Musi być jakieś inne, sekretne przejście. Wiecie co? Ja już chyba nawet wiem gdzie. Wezmę tą maczugę. Albo i nie. Może tu. Dobra, bo jej nie chcę marnować na jakieś pierdoły. Chodźmy jeszcze tutaj zobaczyć. Nie ma nic. Dobra, to się jeszcze wrócę. Dobra, spadamy stąd. Może muszę po prostu X wcisnąć, a nawet nie wiedziałem. Jednak nie. W takim razie skoczymy jeszcze raz tutaj. Tu jest zawalone. Wszędzie jest pozawalane, nie? Zapomniałem o tym, o tych drzwiach. O. O kurde. Troszkę mnie denerwuje, że ten, że mi się samo... O! Jest serducho. Czyżby walka z jakimś bossingiem tutaj była? Wracamy. Nie chcę tutaj biegać, bo zahaczę o ten. Dobra. Jesteście gotowi na pojedyneczek? Wiecie co? Na ten pojedynek użyję łuk. O. Znaczy nie łuk, tylko kusza. Co to będzie? Musimy mu serce rozwalić. O kurde. Pamiętacie jak wam mówiłem o walkach z bossem? To właśnie o tym mówiłem. No chodź tu, chamie. O kurde. Fucking shit. Ale dostałem batorzenie teraz ostre. Zmienimy z powrotem na kuszę. O kurde. Ale będzie zwycięstwo. O. Zwycięstwo!
Easy. Pojechane. Szklany frajer. Na miękko. Jakiś klucz kościany. Z kulki. Hall of Heroes. Jeszcze odblokujemy broń, panie i panowie, i będziemy kończyć. Back from the battle so soon? It must think it is a hero by now. But only a true hero is worthy of a place in the Hall of Heroes. See the ghostly statue of your fraudster self? When it has turned solid, a true hero you will be. Mhm. Czyli żeby zostać prawdziwym bohaterem, moja statua musi się zmienić w kamień. Ta o tutaj przeźroczysta. Jak się zamieni, to tam. Liczyłem, że zdobędziemy ten. Nie tu? Mamy w ogóle ten... Mamy. Jakbym tutaj użył? No. Fucking shit. Może coś pod tym. Nie ma. Aaa. Czekaj, czekaj, czemu dwa razy? O! Serio? Dostałem pota za ten? No cóż. Okej, panie i panowie, będziemy kończyć w tym momencie. Aha, to jest ten. Zwiększyło mi się życie maksymalne. Dobra, to było na tyle, panie i panowie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pod filmem znajdziecie linki do Discorda, Instagrama, Snapchata, wiecie w sumie o co chodzi. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku, nie? Na razie, ho.